prosto w oczy spoglądam pani minister Beacie Kempie. Kłaniam się. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość czy Solidarna Polska? A w jakim kontekście pan pyta? Zjednoczona Prawica. To Zjednoczona hasło, Prawica, tak? Bo się zastanawiam, jak bardzo wtopiliście się już w Prawo i Sprawiedliwość. Czy będzie osobny klub tej części z Gowinowcami w przyszłym parlamencie, czy też nie? Nie, jasno mówimy i wyraźnie. My umów dotrzymujemy. I takie ustalenia zapadły podczas negocjacji ważnych i dzisiaj dających bardzo dobre owoce, że będziemy tworzyć wspólny klub parlamentarny. Mamy wielką nadzieję, zresztą wszyscy pracujemy ciężko, żeby wygrać te wybory. I dobrze byłoby, żeby wyborcy ocenili bardzo wysoko program i nasze starania, tak żebyśmy mogli rządzić samodzielnie. Wtedy rządzi się po prostu w sposób niezakłócony przez żądania jakichś, prawda, różnych koalicjantów. I można realizować plan związany z reformowaniem naszego kraju. Czasu jest mało, 4 lata to jest tak naprawdę bardzo mało, a na efekty już czekają z utęsknieniem wyborcy, więc tutaj nie ma czasu na spory, nad tworzeniem. Ale pojawił się taki pomysł? Nie, nie pojawił się taki pomysł. Ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Jarosław Gowin nie miał takiego pomysłu. Jeśli idzie o nas, o Solidarną Polskę, proszę pytać Polskę Razem. Ja o takim pomyśle nie słyszałam, natomiast jeśli idzie o Solidarną Polskę, chcemy reformować kraj. Jarosław Kaczyński wczoraj sparł ostatnie miejsce na liście, czyli Zbigniewa Ziobrę. Wracacie do łask? Przestajecie być synami mordotrawnymi? Myślę, że to może nie tyle, co nas poróżniło, tylko ta dyskusja, która była w 2011 roku. I ja powiem jeszcze tak, że czasami jest tak, i mawiała tak moja babcia, słuchałam jej zawsze i wychodziło mi to na dobre, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. I myślę, że to czyli tak Solidarna potrzebna Polska była tym złym, co na dobre wychodzi? No, nie, mówię tutaj o jakimś takiej różnicy zdań, prawda? Oczywiście to nie było złe, bo różnica zdań jest dobra, bo ona powoduje czasami to, że nasz rozwój, że tak powiem, idzie w górę, ale bo kiedyś była taki monolit, jednolitość, pamiętamy to przed 89, do tego wracać nie chcemy, więc dyskusja zawsze jest dobra. Myślę, że nasze drogi nie rozeszły się aż tak daleko. Był w dużej mierze wzajemny szacunek i to spowodowało to, że mogliśmy się porozumieć teraz przed wyborami, a ogłoszenie porozumienia, jak państwo pamiętacie, dało kolosalne odbicie w sondażach i myślę, że od tego momentu było już tylko lepiej. I mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. I to jest wszystko dla Polski. Trzeba chować zostawmy własne... to, co było. Skupmy tak, się na tym, co chować... będzie. 25 października wybory. Rząd gdzieś tam pewnie zaprzysiężenie w listopadzie. Pytanie, czy będą negocjacje koalicyjne, czy nie. Będzie budżet, ale będzie także coś, co nas czeka. Wybór nowego prokuratora generalnego. Z dwójki kandydatów ma wybrać to prezydent Rzeczpospolitej. Czy Andrzej Seremet będzie jedynym prokuratorem generalnym, który był nie ministrem sprawiedliwości? Czy też jest jakaś kompletnie nowa propozycja? Rozmawiając o reformie wymiaru sprawiedliwości, która leży nam wszystkim głęboko na sercu, przede wszystkim Polakom, już naprawdę są zmęczeni tym stanem rzeczy, który w tej chwili jest. Patrząc na to, co się w ogóle dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości, moim zdaniem powinniśmy zdążyć z koncepcją, o której mówimy jasno i otwarcie Polakom. Od samego początku wybrzmiało to również na kongresie, jak państwo pamiętacie, katowickim, że tutaj trzeba bardzo szybko zmienić ustawę i połączyć funkcję prokuratora generalnego z funkcją ministra sprawiedliwości. Absolutnie z punktu widzenia skuteczności wymiaru sprawiedliwości w odbiorze przede wszystkim Polaków. Jest to bardzo ważne. Przypomnę, że na wymiar sprawiedliwości państwo polskie łoży już w tej chwili około chyba 12 miliardów złotych. W związku z powyższym Polacy mają prawo oczekiwać, że zarówno po stronie postępowania karnego przygotowawczego, a za takie odpowiada prokuratura i inne podległe służby, ale i też na etapie postępowania sądowego i tego wykonawczego, prawda? Przecież tu mamy kwestię związaną chociażby z komornikami i tak dalej. Tu jest potrzebna bardzo głęboka reforma. I jeżeli będzie dualizm, to znaczy? Jeżeli będzie tak, że prokurator będzie, prawda, czy prokuratura państwem w państwie, zupełnie, wiecie, słowo niezależna jest mamieniem, to w gruncie rzeczy tej reformy po prostu nie da się przeprowadzić. I moim zdaniem wojskową należy zlikwidować? Moim zdaniem tak. I to dowiodło już też śledztwo smoleńskie, że ta formuła się wyczerpała i że tutaj
trzeba absolutnie podjąć tą reformę. I to jest, to w mojej ocenie nie jest aż takie trudne. Mówię to z pozycji byłego wiceministra sprawiedliwości. Jeśli będzie, dobra ekipa, która bardzo szybko przygotuje przepisy prawne, a myślę, że tak, część zresztą z tych przepisów jest przygotowanych. To, co robiliśmy w latach 2005-2007. Wiele haseł jest absolutnie, czy problemów jest nierozwiązanych i część z tych problemów już jest rozwiązanych na papierze, więc nie trzeba będzie wymyślać, krótko mówiąc, prochu i tracić czasu. Ale kwestia powrotu chcecie do... wstąpić zatem po raz wtóry do tej samej wody, które chociaż jej nurt popłynął zupełnie gdzie indziej. Będziecie mieli w takim razie, zaleją was te same problemy, które już były. Platforma się sprytnie odcięła, mówi, że to nie oni, tylko prokuratura, która jest niezależna. A teraz będzie co? Ręczne sterowanie i takie konferencje prasowe, jak słynne z kardiochirurgiem G i Gazeta Wyborcza będzie mogła dalej mówić o tym, jak to PiS przy pomocy prokuratorów wchodzi o 6 rano do każdego, kto kiedyś lekarzowi dał 5 złotych. Jak ktoś ulega tej propagandzie, ja powiem tak, na spotkaniach z wyborcami często wybrzmiewa takie hasło, które można tutaj śmiało przytoczyć. Ono jest mocne, ale ja to usłyszałam od ludzi, więc mam prawo powtórzyć. Wystarczy, że byliście i bali się brać. Największym upokorzeniem dla każdego z nas jest to, jeśli musi dać łapówkę, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę. Powtarzam jeszcze raz, czasami musi dać tą łapówkę. I to jest tak skrajnie upokarzające. I to, co się dzieje, skala patologii jest duża i my tego nie wymarzymy gumką myszką. I dlatego te oczekiwania Polaków w stosunku do nas są bardzo duże. Nie, ja myślę, że każda... mówią to ci, czy mogą mówić to ci, którzy coś mają na sumieniu, czują się zagrożeni. To jest ich problem. Natomiast dzisiaj Polacy oczekują przejrzystości życia publicznego i tego, żeby wymiar sprawiedliwości przede wszystkim działał sprawnie. Nam zależy na tym, żeby ta sprawność postępowania, procesy, które toczą się latami, prawda, czy sprawa odbierania dzieci ze względu na rodzicom, ze względu na biedę, tylko i wyłącznie na złą sytuację ekonomiczną. Kilka innych elementów. Sprawa chociażby związana z tym, co mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o postępowanie wykonawcze, egzekucyjne, odbierania majątków tym, którzy oczywiście w ogóle na to nie zasłużyli. Wreszcie odebranie majątków przestępcom, ale powtarzam, przestępcom, którzy powracają później do działalności przestępczej, dlatego, że mają podstawy ekonomiczne, czyli potężne majątki, które gromadzili w wyniku przestępstwa. No to wszystkie, zresztą te ustawy są gotowe i myślę, że zwykli Polacy, którzy dzisiaj nam ufają, a jest ich znakomita większość, oni to rozumieją i oni przyjmują z oklaskami na salach tego typu propozycje i wręcz domagają się. Zobaczcie państwo, jak rozmawialiśmy o tym właśnie na kongresie katowickim, jaki był entuzjazm, kiedy mówiliśmy o tym, że jakie metody będziemy chcieli... To są sale zwolenników. Jednak pytanie brzmi, czy ten strach nie zaleje większości społeczeństwa, zwłaszcza że to, czego nie może zrobić na pewno nowa władza, to skupić się wyłącznie na rozliczeniach z przyszłością. No dobrze, ale panie redaktorze, czy ci, którzy tak myślą, czy ulegają terrorowi, czy tej całej manipulacji, która ma polegać tylko i wyłącznie na straszeniu, to niech odpowiedzą sobie na pytanie, czy ten wymiar działa dobrze, sprawiedliwości, tak? Czy prokuratura działa dobrze? No, odpowiedź pan dostanie błyskawicznie. Więc co, mamy spowodować to, żeby nadal rządziła Platforma Obywatelska i było jeszcze gorzej? No nie, i w gruncie rzeczy jeżeli w latach 2005-2007 po zakończeniu okresu naszych rządów było około 1000 przestępstw dziennie mniej, to pytam się, czy to było skuteczne, czy nie. Czy byliśmy bezpieczniejsi, czy nie. Polacy już nie chcieli rozmawiać nawet o bezpieczeństwie, bo to czuli, że jest załatwione, że jest okej, okay, że te obietnice spełniliśmy. Tak, nie było tylko bardziej już rozmawiali o tym, sądowe że... bardzo długo i na wyrok Rzeczypospolitej się czeka bardzo dużo. Sędziowie to jest największa pułapka, bo tutaj nie macie mandatu, żeby tak łatwo zmieniać sędziów, a jeżeli to spróbujecie zrobić, to będzie olbrzymi rwetes ogólnoświatowy. To znaczy, myślę, że w każdą reformę można zrobić dobrze i bardzo dobrze. Ustawa o ustroju sądów powszechnych. Mamy oczywiście konstytucję, pełna zgoda. Żeby pewne reformy przeprowadzić skutecznie, to trzeba by było zmienić konstytucję z kilka wąskich gardeł. Ale i o tym moglibyśmy tutaj mówić do rana. Ale jeżeli takiej woli nie będzie, a miejmy nadzieję, że taka większość konstytucyjna się znajdzie, która będzie chciała i w tej materii naprawić polskie państwo. Ale jeżeli nawet nie, to przecież można naprawdę, uważam, że porozmawiać, zrobić okrągły stół. Jest
wielu sędziów, bardzo wielu sędziów, ja znam ich osobiście, którzy chcieliby wyeliminować tak zwane czarne owce ze swojego środowiska. I mówią, dlaczego my ciężko pracujemy, prawda, kilku, tylko dlatego, że jest kompletna bezkarność i postępowanie dyscyplinarne, to jest też takie państwo w państwie, burzą wizerunek wymiaru sprawiedliwości, więc wszystko da się zrobić, panie redaktorze. Nie dajmy sobie wmówić, że nic się nie da, bo to jest naczelne hasło Platformy Obywatelskiej. To ostatnia rzecz, stosunkowo pani minister, bo nie mamy już czasu. Reformę Gowina, czyli proces kontradyktoryjny, w którym to nie sąd ustala, jaka była prawda, tylko nawzajem adwokat z prokuratorem się przerzucają, należałoby cofnąć, przywrócić? Absolutnie. Przepraszam, tu się z panem ministrem Gowinem sympatycznie nie zgadzamy. Ja się przynajmniej też nie zgadzam. Mówiliśmy o tym też, przypomnę, na kongresie w Katowicach, że proces kontradyktoryjny niezwykle szkodliwy dla zwykłego obywatela. Trzeba będzie niestety zreformować. Jak zna pani ministra Gowina? Nie zreżyteruje po cofnięciu jego reformy? Myślę, że nie, bo przecież jesteśmy już po tym okresie, kiedy cofnięto reformę, jak pamiętacie państwo, jeśli idzie o małe sądy, prawda? Oczywiście wiele trzeba zrobić, ale to jest właśnie ta dyskusja, która jest budująca, a nie idzie w kierunku wyniszczenia, tylko zbudowania czegoś dobrego. Beata Kempa, Zjednoczona Prawica, dziękuję serdecznie. Zostańcie państwo z nami, już za moment wracamy.